i sprawdził, czy jest atrament w wiecznym piórze. Wypił łyk herbaty i dmuchnął na papier rozłożony na biurku. Po chwili uśmiechnął się z zadowoleniem i zaczął pisać. Maria jednak i na to znalazła odpowiedź. Nie będę. Stasiu! 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 Ach, ty piszesz? Tak, mamo? No to pisz sobie, pisz. Ale co mama chciała? Nic, nic. Nie wiedziałam, że piszesz. Pisz spokojnie, nie przeszkadzaj sobie, pisz. Przeszkodziłam ci, co? Nie, dlaczego? Gdybym wiedziała, że piszesz, to bym nie wchodziła. Przecież wiem, że to ci przeszkadza. Pisz sobie, pisz. Chciałam się tylko zapytać, czy czegoś nie trzeba? Nie, dziękuję. Widzisz, tylko niepotrzebnie ci przeszkodziłam. Pisz sobie, pisz. Literat Babicki dmuchnął na papier, po czym przeczytał. Maria jednak i na to znalazła odpowiedź. Nie będę. Tylko tak właściwie czego ona nie będzie? Zdziwił się i przekreślił. Nie będę. Stasiu, bo mama mówi, że ty piszesz. Więc może ja tak myślę, może kolację by zjadł później. Wiesz, żeby już teraz ci nikt nie przeszkadzał. Ale wiesz co, ja tak w sumie sobie myślę. To może my zjemy bez ciebie, co? No wtedy będziesz mógł pisać, jak długo się tylko da. Naturalnie, zjedzcie. No bo wiesz, bo mi jest tak przykro, że ty tutaj sam siedzisz i pracujesz. A może zjesz tak raz, dwa? Wszystko. Zjesz i będziesz miał spokój, tak. A może później zjesz, bo widzę, że teraz to ci się dobrze pisze. Więc już pisz sobie i żeby ci już nikt nie przeszkadzał. Literat Babicki dmuchnął na papier i przeczytał. Maria jednak na to znalazła odpowiedź. Dalej widniało przekreślone nie będę. Literat Babicki pomyślał chwilę i napisał na nowo. Nie będę. Stasiu! Stasiuniu! Stasiu! Nie. Nie przeszkadzaj sobie. Pisz spokojnie, pisz. Ja przyszłam się tylko dowiedzieć, co postanowiłeś z tą kolacją. Ale jeśli piszesz, to mniejsza. Z jaką kolacją? Ależ dziecko! Nie gniewaj się! Pisz sobie, pisz spokojnie. Ja się chciałam tylko dowiedzieć, czy zjesz z nami teraz, czy później. Przecież Kasia przed chwilą tu była i pytała o to. Kasia! Kasia nigdy nie wie, co się z nią dzieje. Jednym uchem jej wchodzi, drugim wychodzi. Już dawno chciałam z tobą o tym pomówić. Mamo, nie teraz. Ależ ty jesteś na jej punkcie przewrażliwiony. Odezwać się nie można. No i co dowiedziała się mama? Nic się nie dowiedziałam. Spytaj go sama, jeśli uważasz, że kolacja jest ważniejsza w jego pracy. Właśnie dlatego pytam mamy, bo nie chcę mu przeszkadzać, a mama nie może mi normalnie odpowiedzieć. Moja droga. Zwyczajnie odpowiadam, że jego praca jest ważniejsza od kolacji.
Nie trzeba mu przeszkadzać. To po co ja w ogóle tu wchodziłam? Czy on nie może spokojnie popracować chociaż raz? Dobra! Zjem teraz tę kolację. Podaj się mi spokój. Niesłychany? Zauważyłaś? Zauważyłaś, jaki ojciec zrobił nieznośny? A my tu dla niego jak powiedz stajemy. Niech mama nie zwraca uwagi. Histeria!